Serdecznie witamy wszystkich Państwa na konferencji prasowej przed zbliżającym się piątkowym meczem derbowym. Wraz z nami są szkoleniowiec resowi Rafał Ulatowski. Dzień dobry. Dzień dobry. A także kapitan naszego zespołu Radosław Adamski. Dzień witamy. Dobry. Na wstępie poproszę trenera o kilka słów wprowadzenia. Następnie przejdziemy, myślę, do zadawania pytań. Z mojego punktu widzenia dobrym wprowadzeniem będzie odniesienie się do wczorajszego artykułu, jaki się pojawił, odnośnie tego, że na konferencji prasowej po meczu z Polonią moje słowa zostały zrozumiane, że przyjechaliśmy na Polonię grać na 0-0. No to zacznę od tego, że konferencje prasowe po meczach to są zawsze konferencje naładowane dawkami emocji. W naszym przypadku były to emocje bardzo złe, bo porażka 1-0 z przeciwnikiem, z którym rywalizujemy o utrzymanie się w pierwszej lidze. Myślę, że moje słowa na pewno były trochę inaczej zrozumiane przez dziennikarza, który to opisał, niż to, co miało miejsce w szatni w przerwie. I nigdy nie jest moją intencją to, żebyśmy jeździli na mecze i grali na 0-0, bo doskonale znamy piłkę nożną i jak ktoś gra na 0-0, to wcześniej czy później dostanie taki cios, jaki my dostaliśmy. Intencją przerwy, fajnie, że jest kapitan, potwierdzi, było zupełnie co innego. Zmotywowani strzałem Adriana Łyszczarza w 42 minucie w słupek, chcieliśmy bardziej iść jeszcze za ciosem i to spotkanie wygrać. Mieliśmy kilka rzeczy, które chcieliśmy poprawić, natomiast przeciwnik nam na to nie pozwolił i w związku z tym przegraliśmy mecz też po naszym błędzie własnym. I tutaj zamykając tą wypowiedź, powiem, że nigdy nie graliśmy na 0-0 i nigdy nie będziemy grać, zawsze chcemy wygrać. Czasami przeciwnik jest od nas zespołem lepszym i nam na to nie pozwala. I nie było tak w meczu z Polonią, bo Polonia nie była lepsza na boisku, ale była skuteczniejsza i zdobyła bramkę na 1-0, wygrała mecz, jest przed nami w tabeli. I wracając teraz do meritum, czyli do tego, dlaczego się tutaj spotkaliśmy. Nikt nie musi nic mówić, ani w szatni, ani w sztabie, ani w klubie, ani wśród kibiców. My doskonale sobie zdajemy sprawę z miejsca, w jakim jesteśmy w tabeli, z miejsca, w jakim jesteśmy dzisiaj w oczach kibiców, że jedyną rehabilitacją za te ostatnie niepowodzenia to jest dobry występ w derbach. I tutaj ja nie muszę nic więcej mówić, nie muszę motywować, bo widzę też zawodników, widzę, co oni robią, widzę. Dla wszystkich nas jest to bardzo ważny mecz, nie tylko ze względu na to, że jesteśmy poniżej utrzymania w tabeli, natomiast to są derby Rzeszowa, chcemy, żeby Rzeszów był biało-czerwony i żebyśmy wygrali ten mecz. Dla siebie, dla miejsca w tabeli, dla kibiców, których szanuję za to, w jaki sposób podchodzą do klubu, do mnie, do drużyny, mimo tych przejściowych kłopotów z punktami. Myślę, że od meczu ze Stalą Rzeszów wierzę, że zwycięskiego wrócimy na taką ścieżkę, na której chcieliśmy być od początku naszej współpracy i koniec końców w przyszłym roku też, jeżeli dane obu zespołom rzeszowskim będzie się utrzymać, to będziemy mieli jeszcze dodatkowe derby w przyszłym sezonie i o to będziemy grać na pewno. Dziękuję, trenerze. Cieszy nas również tak duże zainteresowanie ze strony mediów, tak więc bardzo proszę o pierwsze pytanie. Maciej Dycowski, Niemiec, Podkarpacie Live. Trenerze, chciałem jeszcze nawiązać do tego ostatniego meczu właśnie z Polonią Warszawa i nawet tego artykułu. Chodzi mi o to, czy czasem zawodnicy podświadomie nie mieli tego, będąc już w 70 minucie, mając przewagę nad Polonią, że jednak chcecie ten mecz zremisować. I drugie moje pytanie dotyczące tego meczu i poprzednich. Czy wie pan, z czego wynika to, że Resowia nie potrafi zagrać dwóch równych połów? Tym razem była to pierwsza lepsza połowa, natomiast gorsza druga. W poprzednich meczach pierwsze połowy wam nie wychodziły. Czy ma pan jakieś wnioski na ten temat? To może łatwiej mi będzie, jak oddam głos kapitanowi co do tego pierwszego pytania, bo to pan pytał o zawodników, tak? O ich możemy nastawienie. Nawet, może kapitan też się na to wypowiedzieć. No odnośnie meczu z Polonią, uważamy, że pierwsza połowa była niezła w naszym wykonaniu, tak jak powiedziałeś. Co do drugiej połowy, wyszliśmy z zamiarem oczywiście zwycięstwa tego spotkania, jednak w drugiej połowie byliśmy niedokładni po przechwytach piłki. To powodowało, że oddawaliśmy ją zbyt łatwo przeciwnikowi, który potrafi ją przetrzymać i pograć z jednej strony na drugą. I po
tak samo Polonia nie stworzyła jakiejś tam sytuacji klarownej. W drugiej połowie no niestety straciliśmy bramkę w kuriozalny sposób po fazie przejściowej, po naszym stałym fragmencie gry. I tutaj pozwoliliśmy za dużo przeciwnikowi, a później po prostu próbowaliśmy, ale podejmowaliśmy złe decyzje. I teraz o te dwie nierówne połowy, czyli jest to jakaś... Czy ma pan jakieś wnioski z tego właśnie wynikające? Gdyby to były cały czas pierwsze połowy złe, a drugie były dobre po zmianach, to powiedziałbym, że moja wina, że nie trafiam ze składem. Gdyby pierwsze połowy były złe, a drugie dobre bez zmian, to wtedy pewnie byśmy myśleli, że może rozgrzewka jest za mocna, że nie potrafimy wejść. Zła odprawa, za długa, za krótka, za intensywna, nie za intensywna, za mocna, za słaba. Tak byśmy. Natomiast my cały czas balansujemy, bo też się zgadzam, że mieliśmy na Podbeskidziu drugą połowę zdecydowanie lepszą niż pierwszą. Drugą połowę teraz... Zagłębiem Sosnowy, też druga gorsza, no, pierwsza lepsza. Nie wiem. Powiem szczerze, że nie zastanawiałem się na tym. My zmieniliśmy troszkę strategię podchodzenia do meczów. Chcieliśmy od tego meczu też jeszcze inaczej w nie wchodzić i inne odprawy robić. Szukamy cały czas takiego złotego środka, który pozwoli nam zagrać dwie równe połowy, albo nawet, żebyśmy w każdej z tych połów byli lepsi niż przeciwnik. Też jeden ze sposobów naszych taki był na to. Ale tak, żebym powiedział merytorycznie, dzięki badaniom, dowodom, danym z GPS-ów, liczbie strzałów, wygranych pojedynków, nie różnią się te połowy zbytnio jedno od drugiej. Ale ja wiem, optycznie ja też widzę, że nie mamy dwóch równych połów, także też to zauważam. I korzystając też, że jest tutaj z nami Radek Adamski, też chciałem zapytać o defensywę i nawet ten eksperyment z Radkiem Adamskim w środku bloku defensywnego, to do obu panów. Jak pan to widzi z perspektywy czasu teraz? A druga sprawa, jak się ty, Radku, czujesz na tej pozycji i czy nie zastanawia się pan na tym, żeby wstawić tam kogoś jednak bardziej doświadczonego na tej pozycji, czyli na przykład Mateusza Bondarenko, który jest w rezerwach, czy Kornela Osyrę? Jak to pan widzi i czy będą zmiany po prostu w bloku defensywnym? Może najpierw Radek, jak ty się czujesz na tej pozycji, jak oceniasz ten eksperyment z tobą w tej roli? Ja już odpowiadałem na to pytanie po meczu z Ogrem Sosnowcem, który wygraliśmy, i moja interwencja jakby wpłynęła na wynik meczu. Zawsze tak jest, że jak drużyna wygrywa, to super jest, tak? A jak przegraliśmy teraz dwa spotkania, to szuka się czegoś, że ten zawodnik grał tu, ten tu. Ja czuję się na boisku dobrze i uważam, że może poza tym meczem z Łęczną, poza tym błędem, który popełniłem, wywiązuje się ze swoich zadań poprawnie na tej pozycji, mimo tego, że jest to dla mnie nowość w tej rundzie, ale to nie jest tak, że jestem zawodnikiem, który nie potrafi tam grać, bo jestem doświadczony, rozwijam się cały czas i to nie jest tak, że nie potrafię grać na środku obrony. Ale czy też nie wolałbyś na przykład grać w trójce z jednej lub drugiej strony, gdzie nie jest odpowiedzialność i takim jakby szefem defensywy tutaj musisz być? No tak, ale mówię, że to nie jest jakoś dla mnie utrudnienie, że gram na tej pozycji, na której gram. Trener wybiera skład, ja wychodzę na boisko i wywiązuję się ze swoich zadań. Błędy się będą zdarzać, bo to normalne jest w piłce. Kwestia reagowania na te błędy i musimy po prostu też jako drużyna reagować wspólnie, razem, nie tylko jednostki. A ja na to inaczej, znaczy powiem z innej strony. Tracimy dużo bramek. I teraz, jeżeli przypomnicie sobie państwo bramkę teraz z Polonii Warszawa po naszym stałym fragmencie gry. Poprzednie bramki, Radek powiedział o pierwszej z meczu z Łęczną, druga efekt stałego fragmentu gry, gdzie też my sami popełniliśmy błąd, bo nie byliśmy w tych strefach, w których być powinniśmy. Ktoś się spóźnił, ktoś nie zainterweniował. Cofniemy się do meczu z Termaliką Nieciecza, gdzie Karasek wziął piłkę i ze swojego pola karnego na 1-0 w pierwszej połowie przedryblował całe boisko. I cofnijmy się do czwartej bramki z Lechią Gdańsk, gdzie po naszym stałym fragmencie gry wykonywanym przez Bartka Eisenharta tracimy bramkę po ataku szybkim przeciwnika, gdzie Mena przebiegł całe boisko. To ja bardziej upatruję tutaj naszych kłopotów, że my nie jesteśmy na tyle świadomi albo odpowiedzialni, żeby skończyć akcję przeciwnika w momencie, kiedy ona się zaczyna. Bo nie dopuszczalibyśmy do takich bramek, gdybyśmy byli troszeczkę bardziej świadomi tego, że trzeba sfaulować. Tak jak ktoś na konferencji mi też po Polonii zarzucił, że nie mało żółtych kartek mieliśmy. To może właśnie takie żółte kartki, gdybyśmy łapali, faulując przeciwnika tam na połowie w polu karnym, tak jak te trzy bramki, o których powiedziałem, to są bramki, które no, nie wystawiają nam najlepszej laurki ze względu na defensywę. Nie tylko
któregoś z obrońców, ale całego zespołowi. W związku z tym tutaj upatruję największej rzeczy, że to trzeba szybko naprawić, no bo stałe fragmenty gry w naszym wykonaniu, tak jak na początku nam pomagały, tak teraz są taką naszą piętą achillesową, a szczególnie zabezpieczenie tych stałych fragmentów gry. I to na tym pracujemy w tych dwóch dniach treningowych, które mamy, żebyśmy no, nie dopuszczali do czegoś takiego. Bo tu jest świadomość, tu jest odpowiedzialność wszystkich nas. Moja, sztabu, zawodników, tych, którzy są na boisku, żeby nie dopuszczać przeciwnika, żeby przebiegł z piłką 60, 70, 100 metrów i żeby łatwo zdobył bramkę. Bo to bardzo bolą takie mecze. I fajny, jest piękny zawód bycie trenerem, ale jak się wraca po Polonii Warszawa po takiej bramce, jak się straci i cała północ mija, pierwsza, druga i przyjeżdżasz do Rzeszowa i cały czas myślisz nad sposobem, dlaczego nie zabezpieczyłeś tego tak, jak powinieneś, to wtedy się dopiero człowiek czuje takim prawdziwym trenerem. Zbitym czasami jak pies, ale kocha to, bo na drugi dzień wraca do zespołu i pracuje z nimi do tego, żeby wygrać derby. I teraz właśnie już nawiązując do meczu, który nas czeka, tak jak właśnie pan mówi, mieliście tylko jedną żółtą kartkę, a raczej dwie, bo jeszcze pan dostał dokładnie, także może panu najbardziej zależało, ale Stal Rzeszów strzeliło we wszystkich meczach bramki na wiosnę i główną ich bronią jest raczej właśnie to, co pan mówi, wasz mankament, czyli gra z kontry, tracenie przez was bramek z kontry. Czy ma pan jakiś pomysł na Stal Rzeszów i jak pan podchodzi do meczów derbowych? Liczy pan, że tych żółtych kartek będzie więcej? Nie wiem, co mam powiedzieć, jeśli chodzi o żółte kartki, no bo gdyby te żółte kartki miały wpływ na wynik meczu, no to wszyscy byśmy faulowali przeciwników powyżej kolan. No, kazalibyśmy tak, faulować, faulujcie, łapmy żółte kartki, żeby wszyscy powiedzieli, że walczymy. Inaczej nie zawsze do końca tak jest. Chodzi mi o to, czy zawodników trzeba specjalnie motywować na ten mecz? Z tego, co widzę, nie trzeba. A wręcz no, też jestem, no, pracujemy 4 miesiące już i byliśmy w dobrych momentach, jesteśmy w słabszych momentach. Najważniejsze dla mnie jest to, że trzymamy się razem, że nikt się od siebie nie odwraca, że się wspieramy, pomagamy sobie i wierzę w to, że będziemy cieszyć się w piątek. Naprawdę w to bardzo mocno wierzę, bo gdzie się nie przełamać, jak właśnie w takim derbowym meczu, który jest... No to mówię, trener nie powinien nic mówić. Powinien podać tylko skład i zawodnicy są na tyle sami zmotywowani, wiedzą o co grają. Kibice wspierają, kibice krytykują, ale są zawsze z nami i dla nich to też będzie taki mecz, gdzie oni chcą się czuć dumni z tego, że mają 11 zawodników na boisku w biało-czerwonych koszulkach. Ja tutaj nie mówię pięknie po to, żeby mówić, tylko wierzę, ja mówię tak, jak jest. Tak, jak jest u nas w szatni, jak jest u nas w sztabie, w klubie. Wiemy, co to jest za mecz i jeżeli będziemy grali tak, jak na Polonii i w niektórych pierwszych połowach innych meczów, no to Stal gładko się po nas przejedzie. Nie dopuścimy do tego. Ja w Stali szanuję to, że po początkowym okresie 4 porażek z rzędu nagle wyszli, odbili się na drugą stronę. Każdy z zespołów w pierwszej lidze ma takie serie zwycięskich meczów. Przeplatanych wcześniej oczywiście porażkami, remisami, ale każdy z tych, zobaczmy, z Nisz Pruszków, Chrobrych Głogów, teraz Stal Rzeszów ma swój moment. Rysowi zostało 8 meczów do końca i jak chcemy się utrzymać, to my też musimy na taką serię wygranych meczów mocno zapracować. Jeżeli zapracujemy, to będziemy w przyszłym roku w pierwszej lidze. Chłopcy wiedzą o tym. Ja też wiem, sztab wie, wszyscy wiedzą, o co gramy. A jeśli chodzi o kwestie taktyczne, jaki ma pan pomysł, na przykład zatrzymanie Sebastiana Tila będzie kluczowe, czy skrzydłowych, którzy gdzieś tam szybko... Podoba mi się Til, podoba mi się Prokic, podoba mi się Mudyłyczko, Diaz, który wszedł i zastępuje Adlera. No ale my też mamy dobrych zawodników. I tutaj, jeżeli coś nam wychodzi w tym ustawieniu, w którym gramy, to nie uważam, że tylko przez ustawienie tracimy bramki, powiedziałem. Jeżeli my pozwalamy przeciwnikowi na 100 metrów przeprowadzić piłkę przez całe boisko i zdobyć bramkę, no to nie jest wina ustawienia. To jest wina tego, że nie jesteśmy na tyle jacyś zawzięci, tacy tam wysoko na boisku, żeby tam przerywać akcję. Mamy 3 obrońców, mamy 2 wahadłowych, tak będziemy grać. Nic się tutaj nie zmieni. Mamy defensywnego pomocnika, który w momencie, kiedy Til będzie miał piłkę, powinien być bliżej niego, ale jeszcze nie zdecydowałem, kto to będzie, bo graliśmy mecz w poniedziałek, przyjechaliśmy po drugiej w nocy do Rzeszowa. Mieliśmy dzisiaj pierwszy trening taki na boisku, jutro mamy drugi, ostatni przed meczem. Dopiero jutro będę decydował. Ale to, co jest naszą siłą, czym pracowaliśmy do tej pory, no to może siłą nie, ale tym, co wychodzi nam w niektórych meczach, no to nie będę tutaj szukał jakichś innych rzeczy. Po prostu tak wyjdziemy, jak zawsze gramy i tyle. Jeszcze też chciałem zapytać, bo nie odpowiedział mi pan wcześniej na tego Mateusza Bondarenko, który gra w rezerwach. Czy jest szansa, bo przed kontuzją bardzo dobrze się prezentował na boiskach pierwszej ligi. Jak wygląda jego sytuacja i czy jest szansa? Jest w kadrze. Ja widzę, że
Mateusz nie miał zbyt wielu minut wcześniej ze względu na kość jarzmową, na maskę, w której występował. W związku z tym ten budżet minut tak zwany wypełnia teraz meczami w rezerwach. Też chodzę na mecze rezerw, też widzę, jak gra. Jest na pewno alternatywą. To przyznaję, że to nie jest tak, że jest trzech środkowych obrońców i tylko ci będą grali, bo jest trzech, którzy grają. Jest tak jak w ostatnim meczu widzieliśmy, Kornel Osera siedział na ławce, jest jeszcze Mateusz Bondarenko, piąty środkowy obrońca. Mam z kogo wybierać i mam nadzieję, że trafię ze składem. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytania. Paweł Pezna, TVP Rzeszów. Trenerze, chciałem zapytać. Przed chwilą pan właściwie odpowiedział na to pytanie, ale jeszcze raz podpytam, jeśli chodzi o sportową kwestię, co będzie kluczowe w tym meczu z rozpędzoną Stalą od pierwszej minuty, jeśli chodzi o pana zespół? Niepozwolenie przeciwnikowi na rozwinięcie skrzydeł indywidualną akcją, czyli nie chcemy powtórzyć meczu z Lechią, meczu z Polonią czy meczu z Termaliką. Będziemy musieli być agresywniejsi już w momencie, kiedy stracimy piłkę. Druga rzecz, pomijanie błędów indywidualnych, własnych, które się zdarzają wszystkim, ale nie w takich kluczowych momentach jak mecz derbowy. To musimy być z zimną krwią, już nie chcę tutaj złego słowa powiedzieć, ale ciśnie nam się mężczyznom to na usta, jacy powinniśmy być. To po drugie. Po trzecie, powinniśmy wyjść z otwartą głową, piersią do tego, że to są derby, których my jesteśmy gospodarzem, gdzie naszych kibiców będzie więcej, gdzie nasza sytuacja w tabeli pokazuje nam jasno, że no wszystkie inne mecze musimy schować do tylnej kieszeni i wyjść tylko na 90 minut derbów i pokazać, że potrafimy grać w piłkę, a my naprawdę potrafimy grać w piłkę, bo są momenty takie, że nawet w tej lidze, w tej rundzie pokazujemy. Nie w pewnych meczach, ale w połowach niektórych na pewno tak jest. W związku z tym te trzy rzeczy. Ograniczenie przeciwnikowi możliwości do rozwinięcia skrzydeł, nasza dobra gra, koncentracja na prostych rzeczach, na podaniach, na przyjęciach piłki. I trzecia rzecz, wiara, entuzjazm, pasja, radość do tego, żeby to spotkanie wygrać. Jakbym widział zespół przed meczem, tak jak dzisiaj widziałem w czasie treningu, to jestem spokojny. Natomiast ja wiem, że jest jeszcze dwa dni do tego i dużo się może w głowach naszych wszystkich zmienić. Wiem o tym. Powiedział pan, jesteśmy gospodarzem. O to chcę zapytać. Już z jednej strony zdążyliście się do tej sytuacji przyzwyczaić na pewno, ale chcę zapytać, jak to jest być gospodarzem i grać na wyjeździe, w sensie utrudnień, bo może nie o wszystkim, przynajmniej niektórzy kibice wiedzą, czy wy możecie tam trenować, kiedy wy tam jedziecie wcześniej, jak możecie się przyzwyczaić do boiska. Nie, możemy się przyzwyczaić. Na ile ile pan jako trener by potrzebował, żeby to było normalne rozwiązanie? Normalne rozwiązanie to chciałbym trenować raz albo dwa razy w tygodniu, tak jak stosuje się to w klubach, które mają własny stadion i mogą korzystać z tego. Też nie jest miejsce na to, żebyśmy tutaj utyskiwali nad naszym losem, bo zdajemy sobie sprawę, w jakim jesteśmy miejscu i z dobrodziejstw stadionu miejskiego musimy korzystać, bo to jest jedyne miejsce w Rzeszowie, które pozwala nam grać, nie pozwala nam trenować. Przecież te poprzednie mecze, które były, no to my trenowaliśmy na sztucznym boisku wszystko, a pierwszy raz trawę widywaliśmy tylko, kiedy graliśmy na boiskach w lidze. No to ktoś, kto gra w piłkę i ma trochę pojęcia też o tym, no to wie, że inaczej się gra na sztucznym, inaczej się gra na trawie. No, ułatwiając to, pani Bacie, powiem, że jak się jeździ w lecie na zimowych oponach albo w zimie na letnich, no to są takie same gdzieś rzeczy właśnie między sztucznym a trawiastym boiskiem. No, tu się jeździ, natomiast no, to trochę inną technikę trzeba mieć. Ale nie narzekamy ode mnie ani od chłopaków. Nigdy nikt się nie dowie ani nie usłyszy tego, że my narzekamy na tym, że gramy na miejskim. Nie, cieszymy się, że naszych kibiców będzie więcej niż kibiców gości, natomiast przyzwyczailiśmy się do tego. Marzymy o tym, żeby był stadion, żebyśmy mieli swój kąt, swój dom. Pewnie, że tak. Ale no dopóki tego nie mamy, to nas bardziej dzisiaj zajmuje to, żebyśmy w przyszłym roku grali w pierwszej lidze, niż to, że trenujemy na miejskim raz czy dwa, czy w ogóle nie trenujemy. To jest taki charakter fajny w tej szatni, że tutaj się nie narzeka po prostu. Nie? Tu się akceptuje to, co jest, szanuje się to, co się ma i gra się o pełną pulę. A może Radziu teraz jeszcze ty powiedz, jak czujemy jako zespół i kiedy jeździmy. Bo jeździmy no, przed meczem, spotykamy się, jeździmy z własnym transportem no, na stadion, no to tak, czy wiecie. Jeśli o mnie chodzi, to nie czuję się tam jako gospodarz. I ostatnie pytanie z mojej strony do pana rzecznika. Paweł, jakbyś, nie wiem, czy w tym momencie, bo może są jeszcze do panów pytania, to na koniec.
poprosiłbym o komentarz do liczby kibiców. Ilu się spodziewamy na stadionie, ilu będzie kibiców Resowi, ilu zestawi taką organizacyjną informację. Zgodnie z ustaleniami... Tylko my musimy mikrofony, to chyba, okay. Że o pytanie jeszcze do... Oczywiście. Jeszcze wyłączę. I organizacyjnie, o której godzinie? Tak. Zgodnie z ustaleniami, jakie były poczynione przed pierwszymi derbami, kiedy to gospodarzem była Stal Rzeszów, doszliśmy do porozumienia. 3000 biletów przeznaczonych dla kibiców aktualnie gości, 100 biletów przeznaczonych dla VIP-ów, tak więc łączna liczba 3100 uprawnionych ze strony naszych gości piątkowych. I to jest praktycznie wymiana 1:1, tak jak to miało miejsce jesienią. Organizacja wejść, bram dla... Tak, organizacja wejść, bramy będą otwarte i kasy od godziny 18. Wiadomo, że kibice RS-owi zajmują trybunę wschodnią, Stal Rzeszów zajmuje trybunę zachodnią. Z istotniejszych tematów cały czas trwa sprzedaż biletów. To też jest istotna informacja. Kibice RS-owi przejdą w zorganizowanym pochodzie z płyty rynku. Formują się o godzinie 17, wychodzą o godzinie 18. Powrót kibiców również na RS-owie. Tego dnia nie będzie żadnej komunikacji dodatkowej, która umożliwi naszym kibicom dostanie się na obiekt miejski. Karnety zakupione na ten mecz również obowiązują, bo to są często powtarzające się pytania. Pierwszy gwizdek punktualnie o 20:30. Oczywiście apel, żeby wszyscy kibice sobie zjawili się na biało-czerwono. Utrudnienia w ruchu? Nie przewidujemy. Ale kibice jak będą wychodzić ze stadionu, to już prosto na osiedle? Tak, zgadza się. To będzie przemarsz również na stadion RS-owi. Natomiast to nie są pierwsze derby organizowane w kooperacji i we współpracy z policją, tak więc te mechanizmy, myślę, są już tak dobrze opracowane, że damy radę również i tym razem. Panie rzeczniku, dzisiaj miał być też tutaj prezes na tej konferencji. Można znać powody jego absencji? Znaczy pan prezes jest zajęty bieżącymi czynnościami, a teraz takowych nie brakuje. Jest to gorący okres, chociażby licencyjny, tak więc proszę zrozumieć i proszę wybaczyć. Dobrze, nic się nie dzieje. Dzień dobry, Tomasz Herma, Klub 100. Mam pytanie do pana trenera i do Radka. Czasami można odnieść takie wrażenie, że macie jakiś problem mentalny, że jesteście załamani. Czy pracujecie nad tym i czy rozważacie też jakąś współpracę z trenerem mentalnym, czy w tych sprawach? Jako przedstawicielowi Klubu 100 odpowiem, że dostałem namiar. Mhm. Po derbach na pewno zadzwonię. Tak. Bo ten czas, kiedy usłyszałem pierwszy raz, to był dla mnie za krótki, żeby spotykać się między Polonią a derbami. No to było w zeszłym tygodniu, ale znam temat i mogę zapewnić, że dzisiaj nawet dostałem numer i będę rozmawiał z tą osobą. Dobrze. Nie zdradzajmy na razie z kim, ale po prostu. Tak, rozumiem. Tak. A wierzę w to, że jak wygramy derby, to i temat troszkę też wtedy w klubie stół się uciszy. Ale każda pomoc jest ważna, nie? Na pewno. Ja sobie zdaję sprawę, że to widać na boisku czasami. Tak, że jeżeli w 10 minucie przegrywamy 0-2 u siebie, no to wiadomo, że no, głowy nie są wtedy gdzieś wysoko, tak. I nie ma radości, nie ma tej mobilizacji. No to my sami jesteśmy winni temu, że dopuszczamy do takich wydarzeń na boisku. To nie uważam, że to przez głowę czy przez coś. Po prostu popełniamy błędy, które są częścią piłki nożnej. Natomiast zdarzały nam się do tej pory dosyć często i eliminujemy to w treningach. Dobrze, dziękuję. Ale jest okej. Łukasz Szczepanik, portal Supernowości. Witam Was bardzo serdecznie. Wpierw moje pytanie skieruję do trenera Rafała. Panie trenerze, jeśli się nie mylę, w roli szkoleniowca to dla Pana pierwsze takie derbowe spotkanie. I proszę powiedzieć, czy odczuwa Pan w związku z tym meczem jakieś takie specjalne emocje? Szukam w pamięci tych derbów. W Polsce chyba nie, w Reykjaviku, tak?
Odczuwam oczywiście, że tak, ale odczuwam bardziej też to ze względu na sytuację, w jakiej jesteśmy, na kulisy ostatniego meczu, na to, że z powrotem musimy myśleć o tych zespołach, które są nad nami. Bo to jest dla mnie numer jeden. Numer dwa jest to, co też mówię od czasu do czasu, że spotykam się ze zwykłymi kibicami Rysowi, którzy przychodzą, którzy no dobrze nam życzą mimo wszystko. Tutaj ten klub ma coś takiego, że tutaj największą wartością to niekoniecznie jest tylko wygrywanie wszystkich meczów, ale wygrywanie w określony sposób. Pokazywanie swoich cech charakteru, takich typowo męskich, których nam czasami brakuje też. Przyznajemy się do tego wszyscy i mówimy, wiemy, jak jest. W związku z tym bardziej chciałbym widzieć taki zespół w piątek, który raz, że wygra, dwa, że będzie pokazywał te rysowiackie wartości, które tutaj, o których wszyscy wiemy doskonale, bo takiego meczu jeszcze nie rozegraliśmy za mojej kadencji, gdzie wygralibyśmy poświęceniem, sercem, charyzmą, zaangażowaniem, wytrwałością, wolą walki, etc., etc. Można tego wymieniać. Natomiast nie zapominamy też, że oprócz tego trzeba skierować jeszcze piłkę do bramki i te same żółte kartki gdzieś nam nie wystarczą do tego, żeby wygrać mecz. Musimy grać skutecznie, musimy przeciwdziałać przeciwnikowi i z tym poświęceniem, z tą głową nie możemy się zatracić, ani nie na hura nie lecieć i nie faulować, tylko myśleć o tym, co robimy, a ja powtarzam cały czas. Mamy bardzo dobry zespół, jeśli chodzi o indywidualności, umiejętności. Nie pokazujemy tego we wszystkich meczach na boisku, ale jak złapiemy swoją serię, to nie oddamy, nie puścimy i będziemy w przyszłym roku w pierwszej lidze. I wierzę w to i powtarzam to cały czas. Można powiedzieć, że idealnie uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o charakter i o pewną strategię z waszej strony na to spotkanie. No patrząc na historię drobowych potyczek i patrząc na Rysowie, to myślę, że charakteru na ten mecz z pewnością nie zabraknie. Natomiast aby wygrać, trzeba jeszcze dołożyć pewien element zaskoczenia. I chcę zapytać, czy można spodziewać się Rysowi w tym spotkaniu grającej odważnie w ofensywie z pewnym takim ryzykiem, którego jeszcze dotąd nie podejmowała i z takim pressingiem już wysokim od pierwszej minuty tego meczu? Do mnie czy teraz do mnie? Do pana. W teorii chciałbym powiedzieć, że pan ma 100% racji. Że zgadzam się, że tak powinniśmy wyjść, powinniśmy tak grać. Natomiast też patrzmy jeszcze, ja wiem, że to się nie spodoba tutaj tym, co słuchają. Patrzmy też na nasze miejsce w tabeli, patrzmy też na bilans straconych bramek, jaki my mamy. Jestem blisko tego, żeby coś zmienić, naprawdę, bo i rozmawiam z zawodnikami i w sztabie i w tym wszystkim. I między Polonią a Stalą mamy tylko 2 dni treningowe. Wyszliśmy z określonego sposobu grania, chcieliśmy bardziej zabezpieczyć się w defensywie, żeby tracić mniej bramek. Okres przygotowawczy nam trochę zamydlił oczy, bo nie traciliśmy w okresie przygotowawczym żadnych bramek. Natomiast później w pierwszych 3 meczach 2 remisy po 2-2 i zwycięstwo Sosnowcem 1-0 też 5 punktów, tak, w pierwszych 3 meczach. No też nam dawało nadzieję, kurczę, że coś się ruszyło dobrego, pozytywnego. No a później niestety trafiliśmy na mocniejszych od siebie ten wyjazd do Gdańska i od tego się gdzieś tam to wszystko zaczęło. W związku z tym nie obiecuję, że to już, jutro czy w piątek, ale na pewno jeżeli chcemy gromadzić punkty, musimy wygrywać. Tak grając, jak graliśmy w drugiej połowie na Polonii, no to nie przesuwamy się do zwycięstwa. Ja wiem, zawodnicy to wiedzą, wszyscy wiemy o tym. I na pewno coś zmienimy, ale teraz jest tak jeszcze troszkę, no mówię, nie chcę nic też gadać, bo przyjdzie mecz, a my powiemy, że będziemy grać wysoko, a Stal nas zepnie, bo będziemy grać nisko, a będziemy kontrować i będziemy wygrywać i kurczę, wszyscy będą szczęśliwi, a my grając w takim raczej ustawieniu, zabezpieczając drogę do własnej bramki, no też się wygrywa mecze, bo też w każdym z tych meczów strzelamy bramki, praktycznie tak, poza Polonią, gdzie mieliśmy jeden strzał Adriana Łyszczarza w pierwszej połowie, w 42 minucie. No. Troszkę szczęścia brakło, bo gdyby centymetr piłka otarła się o słupek i zamiast wyjść trafiła do siatki, to byśmy też prowadzili 1-0, byśmy prowadzenie nie oddali. No ale to jest już historia, tak? Już nie żyjemy Polonią, już dzisiaj zamknęliśmy Polonię na konferencji i żyjemy tylko i wyłącznie derbami. I czy, panie trenerze, właśnie biorąc pod uwagę ten krótki okres od zakończonego meczu w Warszawie do spotkania drobowego w piątek, to rozumiem, że szlifujecie i udoskonalacie to, co w pewien sposób nie wychodziło, bądź cały czas poprawiacie to, co wychodziło i rozumiem, że nie szykujecie nic takiego nowego, specjalnego właśnie na ten mecz derbowy. Krótki okres to jest od meczu do meczu, zarwana noc jeszcze. Ja też tutaj o tym nie pozwalam zapominać, że wróciliśmy w nocy z Warszawy.
regeneracja. Zawodnicy, którzy grali cały mecz, później 4 godziny w autokarze, zarwana noc, regeneracja, odnowa biologiczna. Dzisiaj pierwszy taki trening wprowadzający, gdzie jesteśmy 38 godzin po meczu dopiero. No, tak się kalendarz ułożył i tutaj też nie narzekam na to. Muszę dostosować i obciążenia i treningi do naszych możliwości też fizycznych. Czyli najpierw dać zawodnikom możliwość pełnej regeneracji. No bo ci zawodnicy, którzy grali na Polonii, to też będą zawodnikami, którzy będą grali w meczu ze Stalą Rzeszów. W związku z tym regeneracja najpierw, dobra atmosfera dla zawodników, którzy nie zagrali, którzy też są dla nas potrzebni, konieczni, niezbędni i bardzo ważni. To jest moja rola jako trenera do tego, żeby ci wszyscy zawodnicy czuli się, że mają możliwość i zaszczyt zagrać w meczu derbowym. Dlatego mówię, ten czas jest taki tak krótki, że... Rozumiem, chciałoby się... Może oddychów. Rozumiem, już na koniec zapytam panie trenerze, czy uważa pan, że sportowa złość, która na pewno dominuje u was w szatni, jest takim czynnikiem, który może wam pomóc w wygraniu tej derbowej rywalizacji? Ja nie wiem, jaki nastrój jest w szatni Stali Rzeszów. Ale zobaczcie, trochę inaczej byłoby, gdybyśmy grali derby w momencie, kiedy Stal miała swój dołek. My byliśmy gdzieś tam po tych trzech pierwszych meczach, gdzie nieśliśmy się własnymi dobrymi dokonaniami punktowymi, a dzisiaj jesteśmy na drugim biegunie. My mamy dwie porażki przedzielone zwycięstwem w Termalice. Stal wygrywa. W związku z tym uważam mimo wszystko, że Stal też będzie rozgrywała ten mecz pewna swoich umiejętności. My tą pewność siebie musimy zbudować w trochę inny sposób. Dobrą odprawą, wiarą w to, co się robi, dobrym treningiem jutrzejszym. Pewnością siebie, założeniami, które będą ci zawodnicy mogli zrealizować. I to nie jest tak, ja wracam jeszcze, miałem już nie wracać, ale ludzie, no przecież ja nie znam trenera, który wystawia zespół na 0-0. 0-0, a może się coś z przodu strzeli, nie ma takich czasów już. My mamy swoje kłopoty w organizacji gry, które nam nie pomagają i my to przeczytaliśmy, wiemy to, staramy się to udoskonalić, żebyśmy byli bardziej aktywni też w grze ofensywnej, wiemy o tym. Sami ze sobą rozmawiamy, co poprawić, jak to ulepszyć, żebyśmy byli groźniejsi dla przeciwnika, bo w tej drugiej połowie na Polonii nie było tych strzałów aż tak bardzo dużo. Dziękuję panu bardzo. Przejdę teraz do Radka. Radek, takie pytanie, wiadomo, jesteś Rysowiakiem z krwi i kości. Chcę zapytać, czy mecz ze Stalą Rzeszów to takie spotkanie, na które ty właśnie jako także kapitan czekasz osobiście najbardziej? Myślę, że tak, że w piątek jest dla mnie takim pod względem w głowie po prostu za to, że tu jestem tyle lat. I najważniejsze spotkanie w sezonie, ale też muszę podejść z spokojną głową do tego, nie na kura, tak jak trener wcześniej powiedział, mądrością, no ale też wiemy, że ostatnie dwa spotkania ze Stalą nie były po naszej myśli i chcemy to jak najszybciej zmienić. Więc w piątek tak naprawdę nic nie będzie miało znaczenia. 20:30 jest rozpoczęcie meczu i musimy pokazać nasz charakter, naszą walkę, ambicje i do tego dołożyć umiejętności piłkarskie. W ostatnim meczu derbowym obejrzałeś czerwoną kartkę. Powiedz, czy będziesz chciał podejść do tego spotkania w pewien sposób takiej rehabilitacji za tamto wydarzenie, czy w ogóle nie podchodzisz do tego w ten sposób? Pierwsze pytanie było, że za mało kartek łapiemy i o tym właśnie pomyślałem, że w ostatnim derbach właśnie za szybko złapałem dwie. Aczkolwiek później też rozmawiałem z sędzią i niesłusznie dostałem tą kartkę, ale to już nie ma znaczenia, to już było. Stało się, ostatni mój mecz derbowy nie należał do udanych pod tym względem właśnie, że szybko musiałem zejść z boiska. Myślę, że tak, jest w głowie taka chęć rehabilitacji i pokazania, że coś tej Rysowi dam. Pan trener wspomniał o kilku indywidualnościach Stali Rzeszów. Powiedz, czy ty właśnie jako kapitan jesteś w stanie jakby wskazać taką osobę, indywidualność ze Stali Rzeszów, której trzeba się tak baczniej przyjrzeć, wziąć pod przysłowiową lupę? Ja jestem zawodnikiem, który zaczyna patrzeć zawsze na początku od siebie. To też od nas będzie zależeć, jak Stal będzie wyglądać. Jeśli my im pozwolimy na dużo, to wiadomo, te indywidualności Stali mogą tam na boisku rządzić, ale to od nas zależy, jak ten mecz też będzie wyglądał i myślę, że my musimy się skupić przede wszystkim na sobie, na naszych mocnych stronach i na naszym podejściu do meczu.
I to takie podejście do meczu i skupienie się właśnie na waszych mocnych stronach będzie kluczem do wygrania tych derbów? Myślę, że tak. Rozumiem, już tylko na koniec zapytam, zdać proszę atmosferę w szatni, jak to wygląda, czuć już po prostu tą derbową atmosferę. Nie trzeba się motywować, myślę, z waszej strony. Na takie mecze no nie trzeba dodatkowej motywacji. Każdy z nas musi sam na swój sposób podejść do tego meczu, bo są różni zawodnicy. Jeden woli bardziej taką przysłowiową pompkę, drugi raczej spokój, relaksacyjna muzyka, trzeci lubi odpalić disco polo. Każdy musi z nas podejść na 100%, ale na swój sposób. No, no, przed takimi meczami nie ma też sensu za dużo pompować balonik, bo później może on łatwo pęknąć. Ale mówię, w piątek nic nie będzie miało znaczenia. No, wychodzimy na murawę i musimy zrobić swoje i zgarnąć 3 punkty. Dziękuję Ci bardzo. Tak, naprawdę króciutko. Panie trenerze, chciałem wrócić jeszcze dosłownie tak połowicznie do meczu z Polonią, bo tam były dwie zmiany i Betortiego i Muratowicza tak dość szybko, co może niektórych zaskoczyło. Czy taki był plan pana trenera, czy oni, Na Ibę był plan, bo pamiętajmy, że to jest po kontuzji. Po kontuzji musi mieć minuty. A z drugiej strony też widziałem Maćka Górskiego, głodnego gry, bo on też wraca po tym urazie, który miał w okresie przygotowawczym i bardzo dobrze wyglądał w tygodniu. I liczyłem się z tym, że Edwin Muratowicz, walcząc cały czas z 3 środkowymi obrońcami, był już troszkę na takiej krzywej opadającej, jeśli chodzi o fizyczność. I myślałem, że Maciek wejdzie i pokaże tą dobrą dyspozycję. I wsparty Kamilem Maskiem, liczyłem, że te dwie zmiany ofensywne, bo Mazi do tej pory, kiedy wchodził, dawał fenomenalne zmiany, bo dzięki niemu też zdobywaliśmy bramki. Natomiast no, nie pokazaliśmy pełni umiejętności w drugiej połowie. Polonia też nam nie pozwoliła po prostu na to. Czyli na Ibiego był plan, żeby grał 60 minut, a na Edwina po prostu liczyłem, że Maciek Górski wejdzie i świeższy, bardziej wypoczęty. Trochę inna charakterystyka, bo Maciek lubi się cofnąć po piłkę, że on z tego 30-40 metra będzie grał w pojedynkach 1-1 z obrońcami. A w kwestiach właśnie zdrowotnych, czy jakby to ująć, Iba jest już gotowy na cały mecz, na przykład derbowy? Zobaczymy. Jeżeli nie zmienię nic w porównaniu do wyjściowego składu z Polonią, no to Iba wyjdzie w pierwszym. No i też od jego dyspozycji już nie będę tutaj patrzył, także 70 minuta czy 80, jeżeli będzie dobrze wyglądał, to będzie grał cały mecz. Bardzo mocny punkt naszego zespołu, jeśli chodzi o ofensywę. I liczymy się z tym, że no, dołożę jakieś liczby teraz, tak? Bo my fajnie mówimy, że mamy dobrych zawodników, natomiast potrzebujemy od tych zawodników liczb konkretnych. Liczę, że to będzie ten mecz też. I biegnie. Nie pytam konkretnie o personalia, ale duży jest ból głowy, jeśli chodzi o skład przed piątkiem? No nie wiem, no nie mogę powiedzieć przy Radku, tak, że kurczę, duży, nieduży, bo jak powiem, że nieduży, to wszyscy powiedzą, że ci sami będą grali i już szatnia jest podzielona, już jutro na treningu będą nosy złamane. No. Jak powiem, że bardzo duży, no to powiecie, kurczę, to gościu nie wie jeszcze na 2 dni przed meczem, czy jak zagram. Wiem mniej więcej, jak chcemy grać, nic nie odkryjemy Ameryki. No jakieś roszady na pewno by się przydały, bo też ja widzę dzisiaj po treningu zmęczenie po prostu chłopaków jeszcze. Naprawdę, to... Tak, jak ta zerwana nos, o której tu mówię po raz enty już, to ma duże znaczenie. Sen, wypoczynek, regeneracja. Mimo, że to są młodzi zawodnicy, młode organizmy, to... No ale no to czuć w nogach. Zawodnicy jeszcze, niektórzy narzekają na ból łydek dzisiaj po treningu, mimo że mieliśmy wczoraj odnowę biologiczną. Tego boli to, tego tamto, ten naciągnął, tego kopnęli w palec, no, ten się źle czuje. No to tak tradycyjnie 2 dni po meczu tak jest. Na zakończenie chciałem jeszcze zapytać o Jarocha. Ostatnio go jakoś tak nie widać. Forma czy zdrowie? Rywalizacja duża. Jest Edwin, jest Maciek Górski, jest młodzieżowiec, jest Filip Mikrut. No po prostu szkoda mi Gracka, bo no, może to też będzie jedna z tych zmian, o których gdzieś tam rozmawiamy. Bo też pracuje, jest bardzo ambitnym zawodnikiem. Też łapie czasami minuty w drugim zespole, żeby grać, żeby być potrzebnym w końcówce sezonu, a może nawet i na mecz derbowy tutaj. Ale no, mamy odpukać, mamy naprawdę dobry komfort, jeśli chodzi o liczebność zawodników, o jakość zawodników. Bo no, dobrze wyglądamy wszyscy, jesteśmy zdrowi, nic nam nie dolega.
poza brakiem punktów w tabeli, to jest wszystko ok. Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Myślę, że wyczerpaliśmy tą część. Dziękuję za przybycie na konferencję prasową.